Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że jesteśmy w dość licznym gronie. Witam Pana Ambasadora, Jego Ekscelencję Pana Sidziena, który zgodził się przyjść do nas i przedstawić politykę chińską. Dodam, że Pan Ambasador tuż właśnie wrócił z Chin, był w Chinach. W marcu odbywa się tradycyjnie w początku marca posiedzenie parlamentu chińskiego. Parlament chiński odgrywa fundamentalną rolę w obecnym życiu politycznym Chin. Wbrew różnym doniesieniom dziennikarskim, zachodnich dziennikarzy, którzy nie doceniają znaczenia parlamentu. Zatem, no właśnie, jak rozumiem, Pan Ambasador też starał się być w Pekinie, gdy parlament obraduje i gdy kierunki polityki chińskiej na najbliższy rok ustalają się właśnie, dyskusje są prezentowane, bo parlament jest bardzo co prawda dominuje w nim jedna partia, ale proszę pamiętać, że Chiny składają się z wielu prowincji i w tym parlamencie są kluby prowincjonalne i każda ustawa, wszystkie nowe decyzje, także personalne, muszą przechodzić przez wszystkie kluby prowincjonalne. No, prowincje różnią się zasadniczo, jak Państwo wiecie. Dla prowincji mandżurskich sąsiadem głównym jest Japonia i Rosja. Dla prowincji południowych, no to one są związane z Azją Południowo-Wschodnią, z Chinami, Wietnamem, Indonezją i tak dalej. Także tu są różne opcje, różne wizje. Bardzo się cieszymy, że Pan Ambasador zgodził się do nas przyjść. Zaczęliśmy w styczniu tego roku nowy cykl spotkań azjatyckich, głównie o Azji Wschodniej, ale także włączyliśmy do tego Indie, bo trudno mówić o sprawach azjatyckich, pomijając Indie. Na następne spotkanie w końcu kwietnia właśnie mamy przygotowane spotkanie indyjskie, także to zapowiadam. Na maj planujemy spotkanie o polskiej współpracy gospodarczej z krajami Azji. Zrobić taki przegląd chcieliśmy szerszy, żebyście Państwo mogli się zorientować, żebyśmy mogli podyskutować także z przedstawicielami naszych władz, którzy będą prezentować właśnie sprawy gospodarcze, kierunki, nasze zamierzenia. Po raz pierwszy przy naszych spotkaniach azjatyckich gościmy ambasadora kraju azjatyckiego i bardzo się cieszę, że tym pierwszym ambasadorem jest właśnie ambasador Chin, ponieważ przez dwa lata poświęcaliśmy uwagę głównie Chinom, ale z założenia na początek ze względu na różne kontrowersyjne kwestie, polemiczne, staraliśmy się to robić głównie w gronie specjalistów polskich. Teraz w tych spotkaniach azjatyckich będziemy również zapraszać i cudzoziemców, w tym także ambasadorów i cieszymy się, że Pan Ambasador Sidzien zgodził się do nas przyjść i przedstawić główne kierunki polityki chińskiej. Jak zawsze najpierw będzie mówił Pan Ambasador, a później publiczność będzie mogła zadawać pytania, wypowiadać uwagi. Jak zawsze ta część dyskusyjna jest też ważna przy naszych spotkaniach. Cieszę się, że jest i młodzież, i siwe głowy też z pewnym doświadczeniem na tych naszych spotkaniach, jak to wypada zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Panie Ambasadorze, proszę zabrać głos. Pan ambasador będzie mówił po chińsku, tłumacz będzie tłumaczył to na polski. Oficjalny tłumacz ambasador.
hańba. Szanowny profesorze Kaprykowski, ambasadorze Szumski, dziękuję za zaproszenie. Miło mi grać dzisiaj w tej dyskusji. Głośniej. Troszkę głośniej, bo głośniej. 这个我非常高兴啊，看到今天参加这个活动的有很多的这个老朋友，也有很多的这个年轻人。 Miło mi, że się tutaj spotkać zarówno z młodymi osobami i również starymi przyjacielami. 我也非常高兴啊，今天能够有这样的机会，能够和这个大家一起就。 Miał mi mieć taką okazję, żeby porozmawiać na temat polityki Chin. Szumski Daszy, Ambasador Szumski zaproponował, żebym opowiedział o Chinach na tle współczesnego świata. Przez głowę przemknęło mi wiele pomysłów. Doszedłem do wniosku, że Chiny w ostatnich latach najlepiej określać słowo zmiany. Głównie ta zmiana reprezentuje wizerunek ostatnich Chin. 讲一讲这个中国正在经历怎样的变化，这些变化会给世界带来什么？Więc dlatego chciałbym porozmawiać na temat zmian, które obecnie zachodzą w Chinach i tego, co przynoszą one świat.那么我就想这个简单的讲一下，然后呢，介绍一下有关情况，然后呢。 Najpierw chciałbym krótko przedstawić tę sytuację, a potem będę przyjmować pytania z Państwa. 我认为呢，中国的变化呢，主要体现在三个方面上，就是发展、改革和开放。 Jeśli koniecznie mamy generalizować, to sedno chińskich zmian można sprowadzić do trzech aspektów. To jest rozwój, reforma oraz otwarcie. Przede wszystkim, 现在已经成为世界上第二大的经济体，第一大货物贸易大国和对外投资国。 Po pierwsze, spójrzmy pod kątem rozwoju. Od początku reformy i otwarcia, czyli od ponad 30 lat, chińska gospodarka utrzymuje dwucyfrowy wzrost, co pozwoliło wyjść z nędzy ponad 600 milionów chińskich mieszkańców. A stopa urbanizacji osiągnęła 56%. Teraz Chiny są drugim podmiotem gospodarczym na świecie. Plasuje się na pierwszym miejscu ze względu na handel towarowy i stają się jednym z głównych gigantów inwestycji zagranicznych. W tym roku, Chiny's gospodarka się zmieniła. 这也和这个世界这个大的经济环境有关。 W ostatnich dwóch latach zaobserwowano spowolnienie chińskiej gospodarki i to z jednej strony wynika z naszej inicjatywy spowolnienia i poprawy struktury gospodarczej, z drugiej strony wiąże się z globalną sytuacją ekonomiczną. 这个现在用来描述中国经济发展的这个有个新词，就是说叫新常态。 Wprowadzę tutaj jedno gorące słowo, które opisuje chińską gospodarkę. To jest nowa norma, new normal. 那什么是新常态呢? 这包括四个方面。一个是发展速度变了，从高速转向中高速。二是发展方式变了。
从规模速度型转向质量效益型。三是呢，结构变，从增量扩能这个为主，转向调整存量，左右增量。第四呢，就是发展动力变路，从主要依靠资源和低成本劳动力等要素，转向创新驱动。这四个方面的变化都是中国经济发展的现在主要趋势。Więc na czym polega ta nowa norma? Składa się ona z czterech aspektów. Po pierwsze, zmiana tempo rozwoju z wysokiego na średnio wysokie. Po drugie, zmiana sposobu rozwoju z modelu ilość i szybkość na model jakość i produktywność. Po trzecie, zmiana strukturalna. Już nie nacisk na zwiększenie produkcji, ale przywiązywanie uwagi do kontroli zasobów i jakości przyrostu. Po czwarte, zastosowanie innego napędu, postawienie na innowacyjności, a nie na zasoby surowców naturalnych i tanią siłą roboczą. Te cztery aspekty stanowią ogólną tendencję chińskiego rozwoju gospodarczego. 去年呢，中国的 GDP 增长是6.9%，比上一年回落了0.4%。W zeszłym roku chiński PKB wzrosł o 6,9%, a 0,4% mniej niż w poprzednim roku. 有人担心呢，中国的经济会硬着陆，实际上呢，不是这样的。Dlatego niektórzy obawiają się twardego wylądowania chińskiej gospodarki. To błąd. 这个我举几个数字来说明这一点。比如说，中国经济占世界总量现在是15%，对全球增长的贡献率超过了20%。从增量上看呢，这个每年就去年增量就有一个荷兰的 GDP 那么多。Jeśli wziąć pod uwagę liczby, to chińska gospodarka stanowi 15% całkowitej wartości światowej. Wkład w globalny wzrost wynosi ponad 25%, a przyrost równa się z PKB Holandii. 中国的对外投资呢，也有10%的增长。那么十分重要的一点呢，是中国的市场啊，空间非常的广阔。Ponadto chińskie inwestycje zagraniczne wzrosły o 10%. Kolejnym ważnym faktem jest to, że Chiny mają ogromny potencjał rynkowy. 举个例子，就是去年的11月11号是中国的这个购物的狂欢日吧？当天呢就创下了这个912亿人民币，将近这个540亿自裸体的交易记录。Na przykład w dniu 11 listopada zeszłego roku, kiedy Polacy obchodzili Dzień Niepodległości, chińscy internauci wydawali 91,2 miliarda juanów, równa się 54 miliardów złotych z okazji dnia zakupów online. 去年一年呢，中国大陆游客海外的消费是1.2万亿人民币，约合这个7000亿自裸体。Na przestrzeni 2015 roku turyści z kontynentalnych Chin wydali 1,2 biliona juanów, równa się 700 miliardów polskich złotych za granicą. 这些都说明啊，我们的内需还是很强劲的。To wszystko dowodzi, że mamy olbrzymi popyt wewnętrzny. 如果从这个质量这个角度来说呢，就是去年中国失业率啊降到了2009年以来的最低。我也知道这个波兰呢，失业率也从2位数降到1位数。Jeśli weźmy pod uwagę jakość, to w zeszłym roku stopa bezrobocia była najniższa od 2009 roku. I też wiem, że popyt tego w zasięgu w Polsce też spadło do jednocyfrowe. 另外呢，内需拉动力呢达到了66.4%。服务业比重呢首次超过一半儿，大众这个创业万众创新蓬勃发展，平均每天啊新增1.2万户企业。
popyt wewnętrzny osiągnął poziom 66,4%. Proporcja sektora usług po raz pierwszy przekracza połowę dzięki polityce powszechnej przedsiębiorczości i innowacyjności. Codziennie powstaje przeciętnie 12 tysięcy przedsiębiorstw. 根据我们的统计呢，过去五年中国单位GDP的这个能耗下降了18.2%，基础设施水平全面提升。世界上60%的高速铁路都在中国，这些呢让我们对中国未来发展充满了信心，也对中国经济能够给世界带来机遇充满希望。 W minionych 5 latach zużycie energii na jednostkę PKB spadło o 18,2%, wzrósł ogólny poziom infrastruktury. 60 światowych trakcji szybkich kolei znajduje się w Chinach. To wszystko pozwala nam w 100% wierzyć w przyszłość rozwój Chin oraz w korzyści, jakie chińska gospodarka przyniesie całemu światu. 这个第二呢，就是改革的层面。随着中国经济进入这个新常态，就必须要加快形成与之适应的机制体制和发展方式。发展要向改革要动力。 Następnie spójrzmy pod kątem reform. W miarę zastosowania nowej normy w chińskiej gospodarce należy jak najszybciej sformułować dostosowany do niej mechanizm organizacyjny i metody rozwoju. Reform powinien zmierzać w kierunku bycia siłą napędową rozwoju. 过去几十年啊，高歌猛进的增长背后也积累了发展方式的粗放，资源过度消耗、区域不平衡等一系列问题。这个有些波兰朋友也去过中国，可能在这个东部地区，这些大城市，看到的是一个景象，但是到中部地区，中国的中部啊，中西部地区，那么就相对落后一些。 Na tle kilkudziesięcioletniego spektakularnego wzrostu spiętrzyły się różne problemy wynikające ze zbyt ekstensywnej gospodarki w celu zwiększenia produkcji, nadużywania surowców naturalnych i nierównego poziomu rozwoju w różnych regionach kraju. Myślę, że wśród Państwa niektórzy ci, którzy byli w Chinach, zauważyli na wschodzie naszego kraju to inne Chiny, a na zachodzie to już inne oblicze. 这个可能很多人就有这么一种说法，就是说在东部地区啊，或者说北京、上海等这些大城市，就像欧洲的城市一样，但是到了这个中西部地区的很多城市，就像这个去了非洲一样。 Niektórzy tak porównają chińskie miasto na Wybrzeżu Wschodniej, że to wygląda jak europejskie miasta, a to miasto na zachodzie to już zacofane jak w Afryce. 即使这个面临下行的压力啊，中国也要毅然推进结构性改革。这一理念呢，与波兰现在提出的负责任的发展计划有相通之处。 Teraz już staramy się rozwiązać ten problem, więc dążąc do długoterminowego zdrowego rozwoju, mimo ciśnienia z powodu przejściowej kadencji spadkowej, Chiny zdecydowanie idą drogą reformy strukturalnej. Taka idea zgadza się z obecnym polskim planem odpowiedniego rozwoju. 关于这个，我先说说改革的成果。2013年呢，中共十八届三中全会出台了这个中国全面深化改革的顶层设计，提出了330多项改革措施。两年多来呢，我们已经完成了180多项改革任务，涉及市场、财税、金融、投资。 投融资、价格、对外开放、民生等多个领域。 Najpierw omówimy to, co dzięki reformom osiągnęto. W 2013 roku na trzecim plenum Komitetu Centralnego 18 kadencji wdrożono odgórny projekt wszechstronnego pogłębienia reform, przedstawiając 330 rozwiązań. W
minionych dwóch latach wdrożyliśmy już 180 z nich. Dotyczą one rynku, finansów, podatków, inwestycji, cen, międzynarodowego otwarcia oraz opieki społecznej. 去年呢，我们将这个外商投资的这个限制性项目啊，就减少了一半，还在推广啊上海这个自贸试验区的经验，那个新设了广东、天津、福建的多个自贸试验区。 W zeszłym roku zniesieliśmy połowę ograniczeń dotyczących inwestycji zagranicznych, korzystając z doświadczenia, które nabyliśmy otwierając strefę wolnocłową w Szanghaju, zdecydowaliśmy się utworzyć kolejne takie eksperymentalne strefy w kantonie Tianjin i Fujian. 关于未来的发展计划呢，这个正像刚才教授讲的，这个中国刚刚召开的这个全国人大批准了这个关于国民经济和社会发展的“十三五”规划。那么今年呢是开局之年。 Warto jeszcze wymienić plan na przyszłość. Niedawno temu, jak wspominał już profesor, opublikowano 13 pięcioletni plan rozwoju gospodarczego i społecznego. Właśnie ten rok jest to początek tego piątki. 根据这个规划呢，今后这个五年呢，我们将秉持这个创新、协调、绿色、开放、共享的这个理念。 实施创新驱动发展战略，促进区域经济社会协调发展，节约资源，保护环境，分好发展的蛋糕。 Zgodnie z nim w następnych 5 latach na zasadzie innowacyjności, zrównoważenia, bycia przyjaznym środowisku, otwarcia oraz wspólnoty zrealizujemy strategię przewidującą podniesienie poziomu technologicznego, zrównoważenia regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego, ekonomiczne gospodarowanie surowcami naturalnymi, ochronę środowiska oraz sprawiedliwy podział rozwojowych korzyści. 我们还将着力进行供给侧结构性改革，调整产品结构，提升产品质量，适应需求。 Co więcej, będziemy dokładać starań, żeby zreformować strukturę podaży, czyli dopasować strukturę produktów do potrzeb rynku. 这个中国的第一个百年目标呢，是在2020年这个建党100周年的时候建成全面小康社会。这个 GDP 呢和城乡的居民收入比2010年翻一番。我们对此呢，这个是充满信心。 Pierwszy cel planu stoletniego jest osiągnięcie do 2020 roku, czyli w setną rocznicę powstania KPCH, powszechnie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa chińskiego i podwojenie zarówno PKB, jak i dochodu na mieszkańca w porównaniu do roku 2010. Mocno wierzymy w jego realizację. 这个发展更高层次的开放型经济，构建广泛的利共同体，是中国五大发展理念之一，也是中国外交努力方向。这个中国希望呢，通过扩大开放，保持经济中高速发展，也愿意与呢世界分享机遇。Jeszcze spójrzmy pod kątem otwarcia. Dążenie do wyższego poziomu otwartej gospodarki i stwarzanie rozległej wspólnoty wzajemnych korzyści to jedna z 5 zasad chińskiego rozwoju, jak również kierunek, w którym zmierza chińska dyplomacja. Chiny pragną utrzymywać średnio wysokie tempo rozwoju za pomocą zwiększenia skali otwarcia i podzielić się ze światem sposobnością rozwoju. 2013年，中国提出“一带一路”的这个倡议，这是中国走向更加开放的这个象征。这个不是一个地缘的这个政治战略，而是一个包容性的务实合作的倡议。目的呢是连接亚欧两大经济圈，在沿线国家沟通政策、共商共建共享的原则下，推动基础设施联通、贸易投资双向流动。 正像这个中国的外长王毅所说的，“一带一路”倡议呢是中国的，但机遇呢是世界的。
W 2013 roku Chiny przedstawiły inicjatywę jednego pasa i jednej drogi, która symbolizuje nową epokę otwarcia. Ta inicjatywa nie jest geostrategią, lecz propozycja praktyczna współpracy, dzięki której łączą się europejski i azjatycki obszar gospodarczy, promując się połączenie systemów infrastrukturalnych i wzajemny przepływ handlowy i kapitałowy na zasadzie wspólnej komunikacji, budowy i korzyści między krajami wzdłuż tego pasa. Jak powiedział minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi na konferencji prasowej niedawno zakończonej dwóch sesji, inicjatywa jednego pasa i jednej drogi należy do Chin, a korzyść do całego świata. 一带一路呢将成为世界上跨度最长的经济大轴啊，这个倡议呢得到了沿线60多个国家的响应，受到世界广泛关注。去年呢，我们就和20多个国家签订了一带一路备忘录。 或者是这个政府间的协议和17个国家签订了产能合作协议，对一带一路沿线国家投资，增长了18.2%，在中亚、南亚、欧亚方向启动了一批铁路公路港口项目，包括在中东地区的塞匈铁路。融资方面，中国出资400亿美元建立丝路基金，57个国家共同创建。 Jeden pas, jedna droga będzie najdłuższa korytarzem gospodarczym na świecie, za którym opowiadają się już ponad 60 państw wzdłuż szlaku. Projekt ten przyciąga ogólnoświatową uwagę. W ubiegłym roku z 20 krajami, w tym z Polską, podpisaliśmy memorandum lub umowę międzynarodową. A z 17 zawarliśmy umowę o współpracy w dziedzinie wydajności produkcyjności. Inwestycji w krajach leżących wzdłuż szlaku wzrosły o 18,2%. Uruchomiliśmy sporo projektów związanych z budową kolei, autostrad oraz portów w regionie Azji Środkowej, Południowej oraz euroazjatyckim, a także kolej węgiersko-serbską w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad względem finansowym Chiny wyłożyły 40 milionów dolarów na utworzenie Fundusz Jedwabnego Szlaku. 57 państw, w tym Polska, wspólnie założyły Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Te dwa mechanizmy już w pełni funkcjonują. Jak Państwo są zainteresowani propozycją jednego pasa, jednej drogi, zabraliśmy dzisiaj również książki w wersji polskiej. Może Państwo swobodnie wybrać do domu, zabrać do domu. 这个我相信呢，不论是从经济发展、国家改革，还是对世界开放的程度而言，中国呢都在进行着前所未有的发生着前所未有的积极变化。这样一个中国呢，对世界、对波兰而言，都意味着机遇。 Jestem przekonany, że pod względem zarówno rozwoju gospodarczego, reform państwowych, jak poziomu otwarcia na świat, w Chinach zachodzą bezprecedensowe pozytywne zmiany. Takie Chiny oznaczają szansę dla całego świata i Polski. 正如我刚才就讲到的，中国和波兰的发展呢，蓝图有契合之处，我们都注重结构的调整、创新发展、国际合作。 Jak już wspominałem, chiński i polski program rozwoju pokrywają się. Obie strony zwracają szczególną uwagę na poprawę struktury innowacyjności oraz współpracę międzynarodową. To 2011年11月杜达总统对中国进行了成功的访问，在访问期间呢，这个两国领导人啊，还签署了这个关于“一带一路”的合作协议。
W ubiegłym roku podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach podpisano memorandum o współpracy w ramach jedwabnego szlaku. Na początku tego miesiąca Sejm jednomyślnie przyjął ustawę w sprawie udziału Polski w AIIB jako państwa założycielskiego. 应该说呢，双方合作的这个前景啊是越来越广阔。在此呢，我还特别提及的是为中东国家量身定做的一个重要合作机制，就是19+1合作机制。 Perspektywa naszej współpracy jest coraz szersza. Chciałbym jeszcze przypominać jedną platformę stworzoną z myślą o potrzebach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mianowicie 16+1. 这个机制呢是始于华沙，现在经历了4年的发展，已经走向成熟，形成了17国这个总理吧，年度会晤，多领域合作全面开发的良好局面，提出了中欧陆海快线、三海港区合作、19+1金融公司等重要合作倡议。 Ten mechanizm narodził się w 2012 w Warszawie. Po 4 latach rozwoju staje się coraz bardziej dojrzały. W jego ramach odbywają się corocznie spotkania premierów 16 państw. Pomyślnie rozwijają się projekty w różnych dziedzinach. Wymieńmy tu na przykład chińsko-europejski szlak lądowo-morski, współpracę międzynarodową, międzymorzną oraz spółkę finansową. 这个16+1合作的这个完全可以成为啊，这个波兰等中东欧国家对接“一带一路”的良好平台。这个希望呢，这个中波两国能够成为这个机制的双引擎，推动落实去年制定的中期规划和年度合作纲要，在经济、合作、人文交流等各个方面取得更多成果。 Współpraca 16+1 pełni funkcję idealnej platformy dla Polski i innych krajów Środkowo-Wschodniej na wspólną realizację budowy jednego pasa i jednej drogi. Mam nadzieję, że Polska i Chiny mogą stać się podwójnym silnikiem tego projektu, rzetelnie realizując podjęty w zeszłym roku średnioterminowy program i roczne wytyczne, co zaowocuje sukcesami w współpracy gospodarczej, wymianie międzyludzkiej, a także innych dziedzinach. 这个，我认为呢，中国之间啊，经济合作潜力点很多，包括港口、铁路、公路等基础设施建设、清洁能源、物流货运、企业创新、农业等等。 Wierzę, że istnieje ogromny potencjał współpracy gospodarczej między Chinami a Polską. Do tego mocnych punktów możemy zaliczać porty morskie, drogi kolejowe, autostrady, czystą energię, logistykę, innowacyjność oraz rolnictwo. 刚才这个在来之前呢，我还会见了一个中国一家很大的能源公司的总经理，他告诉我呢，他刚刚和波兰的能源部的官员。 这个领导吧，见过面，他告诉我，他们这个公司生产的，建设的这个发电厂，是拥有世界上最先进的这个技术，而且是中国自主的技术。 Przed wyjazdem do państw tutaj spotkałem się z menedżerem jednej z największych firm energetycznych w Chinach. Według niego wytwarzane tutaj w Polsce elektrownia posiada najnowocześniejszą technologię. Oczywiście to jest wariant chiński. 他这个非常愿意啊，和这个波兰的相关企业啊，在这方面进行合作。 On zamierza rozszerzać współpracę z polskimi partnerami. So,中国两国之间在很多方面都有这个合作潜力。那么挖掘这些潜力，需要我们进行更加深入、细致的探索，找出具体的合作项目来，让双方企业、人民得看得到、摸得着这个实惠。
Oczywiście, aby wykorzystać w pełni ten potencjał, musimy przeprowadzić dogłębne i szczegółowe badania, poszukując praktycznych projektów, które przynoszą namacalne korzyści przedsiębiorstwom i ludziom obu krajów. 这个今年呢还是石油加一合作的人文交流年，我们期待通过一系列人文交流活动啊，让我们文化精品啊能够交相辉映，民心相通，更进一步。 W tym roku obchodzimy również rok wymiany kulturalnej w ramach współpracy 16+1. Mamy nadzieję, że dzięki serii imprez kulturalnych nasze skarby kultury będą mogły zabłysnąć, a ludzie lepiej się zrozumieć. W dziedzinie wymiany kultury wiem, że zarówno Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Chińskie, zarówno tej instytucje, jak i Dom Polski wnosiły dużo wkładów do tej dziedziny. 我也知道这个我的同事们也曾经来参加过这个东亚研究论坛，我也感谢啊这个东亚论坛，这个的很多教授啊，还有专家学者们啊，对这个长期以来关注中国的发展、支持中国关系的发展，希望今后的这些活动呢，这个能够越办越好，我们使馆呢也愿意支持参与这些活动。 Słyszałem od kolegów, że oni też przybyli uczestnicząc w tym forum, więc dziękuję organizatorom forum, którzy od długiego już czasu poprzez swoje zainteresowanie Chinami wspierają rozwój polsko-chińskich stosunków. Jako ambasador mam nadzieję, że chińska ambasada jeszcze mogą w przyszłości wspierać taki forum. 这个我就先暂时讲这些，感谢大家。这个下面呢，我愿意尽我的所能啊，回答大家的提问。 Już tyle zamówiłem, więc teraz mogę opowiedzieć Państwa pytanie. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz o pytania, wypowiedzi. Prosiłbym oczywiście wszystkich wypowiadających się, ponieważ rejestrujemy to. Prosiłbym o przedstawianie się. Dobrze? Pan pierwszy. Następny. Ja chciałbym powiedzieć, że... Skąd pan jest? Proszę, z Warszawy. Dobry. Marek Romański. Dziękuję. Jak w lesie ktoś się bawi zapałkami, to może wybuchnąć pożar. Ja mam pytanie. W Korei Północnej, sąsiad Chin, jest program zbrojeniowy. Zbroją się, budują broń jądrową. Jakie jest stanowisko rządu Chin w sprawie tego, że sąsiad buduje broń jądrową? A chcę powiedzieć te pierwsze słowa, że jak ktoś w lesie się bawi zapałkami, to może wybuchnąć z tego duży pożar. 有一句话叫在夏天玩火的话可能会产生火灾，现在想问一下大使先生，在北朝鲜现在他们正在发展核武器，您对中方对此有什么立场？这个中方呢在对这个朝鲜半岛局势的立场就是，要希望这个朝鲜半岛主张啊，朝鲜半岛无核化。 Chiny mają zdecydowanie stanowisko w sprawie tej zbroi jądrowej w północnej Korei. Przeciwstawiamy posiadaniu przez Północną Koreę takiego urządzenia. 那个不久前呢，安理会一直通过了这个270号这个决议。
就是这个明确，这个指出啊，就是反对吧，就阻止吧，朝鲜进一步发展核岛计划。 Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ wdrożono tej postulecie o numerze 2270, który ma na celu zatrzymanie takiego projektu. Oczywiście Chiny są za taki postulecie. Teraz zgodnie z tym postuleciem Chiny wykonuje swoją odpowiedzialność. Liczymy na to, że na północnej wyspie tego półwyspa spokoju, bez wojny i bez broni jądrowej. Dziękuję bardzo. Pan się zgłaszał. Andrzej Pogorzywski. Ja chciałem wrócić troszeczkę do historii, bo przyjaźń między Polską a Chinami już od dawna istnieje, tylko odległość była troszeczkę dalsza. Dzisiaj to jesteśmy prawie że sąsiadami z uwagi na połączenia lotnicze, prawda? Przedtem trzeba było statkiem dopłynąć z Polski i w związku z tym powstała w Polsce, w Gdyni, spółka polsko-chińska, brokerska, Cheaper Bro, Cheaper China, China Port Brokers, tak? I tam spotykałem też, bo ja tam się wychowałem, spotykałem dużo osób z Chin. No niestety nie mieliśmy takiego kontaktu, bo to wówczas system był taki, że nie pozwalał Chinom kontaktować się z Polakami, ale mimo wszystko czuliśmy bardzo dużą sympatię. To chciałem powiedzieć na wstępie. A potem chciałbym zapytać po prostu, jak pan, bo sądzę, że w tej chwili jest nowy rząd, który jest bardzo przyjazny tym stosunkom polsko-chińskim i chce to rozwinąć, prawda? Przed tym 8 lat to no, nie bardzo to nam się udawało, ale jestem przekonany, że przy pomocy pana tutaj ambasadora to wszystko będzie działało pozytywnie, tym bardziej, że macie doskonałą organizację. Porównując z Rosją, co Rosja zrobiła, a co wyście zrobili, to jest niebo a ziemia, prawda? Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Może pan się wczuć trzy pytania?对，可以看出，就是说，我希望就那时，但是没有人担心，所以像那个，包括他们，他们希望，他们是中国方的啊，介绍了一下说这个一家什么公司，公司在东亚，然后这是两国这个非常久远的合作建设。 原来呢，就是说他们是这个合作关系，发展的是没有那么好。现在呢，换了新政府来了，新政府现在就把它态度非常积极，您认为这个新政府来，您的合作开了以后会怎么样？非常好，目前。这个我完全同意你所说的啊，就是中国两国呢之间确实有着传统的这个友好合作关系。那么这些年来呢，这种关系在不断的发展。
这个2011年中国两国建立战略伙伴关系之后呢，这个两国的战略伙伴关系的这个内涵在不断的丰富充实。Zgadzam się z Pana wypowiedzią, że panuje między naszymi krajami takie tradycyjne, przyjazne stosunki. Od 2011 roku, skoro że ustanowiono strategiczne partnerstwo, uzupełnimy ciągle treścią takie relacje. Zgadzam się z Panem wypowiedzią,总统和议会选举，这个波兰政坛呢发生了巨大的变化。Zachodziły w zeszłym roku wielkie zmiany ze względu na dwóch wyborów, które miało miejsce w tym kraju, czyli objął władzę nowy rząd, powstał jeszcze, który Andrzej Duda, czyli prezydent jeszcze是要不用负责。那么这个我经过这一段时间和新的政权的这些有些就是领导人的接触吧，我亲身感到这个波兰的总统也好，政府也好，议会也好，对发展对话或者态度非常积极。Ostatnio spotkałem również z przedstawicielami związanymi z prezydentem i też z rządu czy parlamentarzystami. Czuję takie gorący zapał z tych organów. To jest bardzo miłe, że Polanda 他们可能有不同的看法，但是在发展与中国的合作这方面有着共识，都是有着一致的，就是这是是 mimo odróżniony pogląd w sprawie wewnętrznym w kraju, wszystkie partie przywiązuje równe wagę do współpracy polsko-chińskiej. Po prostu PIS, czy PO, PSL, tutaj wymienimy sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska i również PSL. Przykład, 出访的第一个亚洲国家，就选择了中国。Jeszcze wspominam, że prezydent Andrzej Duda wybierał Chiny jako pierwszy punkt wyjazdu do Azji Wschodniej. 波兰的这个外长也表示，愿意要去亚洲访问的话，第一个也愿意去中国。I też minister spraw zagranicznych RP pragnę wybrać Chiny jako pierwszy wyjazd do Azji Wschodniej. 另外这个波兰议会成立了这个波中议员小组，那么小组的主席由这个参议院的副议长陈大爷这个担任，这也是前所未有的。I jeszcze dowód, przypominam, że ukonstytuowała się nowa grupa parlamentarna z wicemarszałka Czeleja na czele. Tego, 是对和中国发展关系是非常积极的，也是务实的。Spotkałem również z kilkoma ministrami rządu. Jednomyślnie wyraził chęć do pogłębienia współpracy polsko-chińskiej, więc z tego jestem bardzo zadowolony. 我相信呢，这个在我们双方
Myślę, że ponieważ obie strony składają się, składają starań do wzmocnienia relacji, możemy spodziewać się jeszcze lepiej przyszłości takiej relacji. Jeśli można... Przepraszam bardzo. Ja się zgłaszałem wcześniej tutaj. Podnosiłem rękę. Tu zgłaszał się marszałek Pastusiak. Może dobrze, bardzo proszę panie marszałku, ja poczekam. Ale może proszę, niech pan zada pytanie. Ja, nie pozadaj. Bardzo proszę. Ekscelencjo, panie ambasadorze, dziękujemy za bardzo rzeczowy i informacyjny wykład. Moje pytanie jest następujące. W sąsiedztwie Chin powstaje nowe ugrupowanie zwane Trans-Pacific Partnership, Transpacyficzne Partnerstwo, które obejmuje 12 państw, ale nie Chiny. Jaki jest stosunek rządu chińskiego do tego nowego ugrupowania? Niektórzy tak powiedzieli, że bez uczestnictwa Chin ten mechanizm nie jest pewny. Chiny jest gotowe do nawiązania kontaktów ze wszystkimi takie mechanizmem działającym na rzecz gospodarczy. Niektórzy też mówią, że ten mechanizm właśnie powstać wbrew Chinom. 都是一种相互合作的这种关系。Myślę, że świat będzie lepszy dzięki współpracy, wspólnym istnieniu i jeszcze... Już. 排除在，就是硬性的排除在，某些机制以外，那也是不可能的，做不到的。 Nie można, żeby oddalić jakiś kraj, zamknął się takie możliwości, żeby on stoi poza jakimś mechanizmem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Malisiewicz. Panie ambasadorze, w Polsce jest olbrzymie zainteresowanie Chinami. Pytanie, jakie jest zainteresowanie Polską w Chinach? I taki przykład szczegółowy, bo na jakimś przykładzie. W tym roku mamy Światowe Spotkanie Młodych w Krakowie. Czy pan ambasador słyszał, czy jakieś przedstawiciele młodzieży chińskiej wybierają się do Krakowa w lipcu na Światowe Spotkanie Młodzieży? 25 lat temu w Częstochowie, gdy było Światowe Spotkanie Młodzieży, no, nie było widocznej grupy młodzieży chińskiej. Czy teraz po 25 latach na tym spotkaniu będą młodzi z Chin? Tym bardziej, gdy papież przelatywał nad terytorium Chin, to media chińskie zauważyły telegram papieża z pozdrowieniami dla narodu chińskiego i był bardzo pozytywny odzew na te słowa pozdrowienia papieża do narodu chińskiego, gdy papież przylatywał nad Chinami. I drugie pytanie jest takie, czy prawdą jest to, że po wizycie pana prezydenta Dudy
została podjęta decyzja w Chinach, żeby w roku 2016 Polska była takim krajem priorytetowym w relacjach chińsko-polskich, chińsko-światowych, że Polska uzyskała pewien status, została zauważona przez władze chińskie na rok 2016 jako owoc obecności prezydenta w Chinach. Dziękuję. 关于这个是否有中国的青年来参加克拉科夫的世界青年日，这个我现在没有得到消息，收到这方面的信息。 Nie otrzymałem żadnej wiadomości na temat uczestnictwa przez chińskiego przedstawiciela w Światowej Dniu Młodzieży. 那么这个教皇飞越这个中国，应该说吧，就是说中国和梵蒂冈现在没有外交关系。这个核心问题呢，就是说这个他现在和台湾有这个所谓的外交关系。 Można to powiedzieć, na razie Chiny nie posiadają stosunków dyplomatycznych z Watykanem, ponieważ Watykan miał, teraz ma tak zwany relacje dyplomatyczne z Taiwanem. No ma Watykan和中国双方呢都有建立 相互建立关系的这个愿望，现在正在探，就是在努力探讨吧，解决两国建交的障碍的这个问题。Zarówno Chiny jak Watykan są jest pragną ze sobą nawiązać takie stosunki. Już negocjujemy rozwiązanie dotyczące naszej barery stosunków. No ma, Chińczycy znają dużo znają o Polsce. 比如说，这个最著名的就是肖邦。那么现在，这个中国有几千万的孩子，或者人吧，在学钢琴，这个演奏，就是练习弹奏吧，肖邦的这个曲子。Wymienię najsławnego przedstawiciela Polski w Chinach, to Chopin. Teraz w Chinach szacuje, że kilkadziesiąt milionów dzieci uczą się grać na pianinie. 比如说这个肖邦的音乐学院，每年现在一直连续多少年，一直都有中国的这个学生。 在这儿学习，而要到肖邦音乐学院来学习，在中国的这个竞争啊，竞争这个每一个名额，那个是非常厉害大的吧。Teraz
co roku przyjmuje chińskich studentów w uczelnia muzyczna Chopina w Polsce. Można tak powiedzieć, trudno zabiegać o takie przyjęcie w Chinach. 再比如中国对波兰这个民族在二战中所经受遭受的这个苦难和他们顽强抗争不畏强暴顽强抗争的精神都是这个历历在目的。 Chiny patrzą na Polskę z szacunkiem ze względu na wsiłków i który Polacy reprezentował w czasie II wojny światowej. So, 来波兰旅游的这个人，中国的游客人数，这个逐年在增长，去年应该到了有800人。 W miarę wzmocnienia naszych relacji coraz więcej Chińczyków zaczyna znać Polskę i teraz więcej turystów też wybiera Polskę jako kraj podróży. W zeszłym roku ta liczba wynosi 80 tysięcy. Czy to jest, że Polska, w tym roku, 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 w
morale Rom, Rachiny w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej? Możemy tak powiedzieć, w tym regionie Polska jako pierwszy nawiązywał partnerstwo strategiczne z Chinami i przez długi czas zajmuje się pierwszym miejscem pod względem handlu z Chinami. 我在这儿这几年，我也感到这个中波两国之间的各层级的这个交往，包括推动务实合作这个力度在逐年增加。今年以来，我已经有明显的感到工作上的压力，这方面工作上的压力。 Przedstawiciel albo urzędnik z każdego szczebla chce promować współpracę naszych krajów, więc ciągle czuję napięcie z pracy. Jak wspominam, że w zeszłym roku mogę odchodzić z pracy w odpowiednim porze, a teraz w tym roku już trzeba pracować nadgodzinowo. Wierzę, że podniesie się w tym roku poziom naszych stosunków. Profesor Hajdzicz, jak się zgłaszał, prawda? Pan radca Marek Wejtko, Ministerstwo Rozwoju. Mr. Ambassador, maybe I'm speaking English because our interpreter is quite tired, maybe. So if I may, yes. So Mr. Ambassador, I'm very happy to see you. We were together with President Andrzej Duda during his November visit in Shanghai, Suzhou and Beijing.
And I must tell all our guests here that this was a really, especially this part of state visit, was a really great event. You know, both leaders had 3 hours of conversation together. This is really a great event organized by Chinese leadership. The category one, reception for Polish delegation. And we discussed many important things. Also, about 2 meetings with Chairman Xi Jinping, 1 meeting with Prime Minister Li Keqiang. And this was really a great even point for our relationship. And this year is a very important year because we are expecting the visit of Chairman Xi Jinping in Poland this year. And we are preparing very hard, and I must tell you that you already mentioned this, that your initiative, especially 16+1 and generally the Silk Road, is something which perfectly coincides with the plan proposed and already adopted by Council of Ministers of Poland, the plan for responsible development of Poland, promoted by Prime Minister Mateusz Morawiecki. So we strongly believe that those two ideas could really concentrate in Poland and bring really unbelievable results for both of our countries. And Mr. Ambassador, you know very well that we are working really very hard. We are not leaving our offices before 9 now. We have every day, really every day, visits of top leaders of top global Chinese companies. Tomorrow, Chinese Petroleum Pipeline Bureau. Last week, China Railway. We are expecting a visit of the president of ICBC, also the president of AIIB in May. So this shows how intensive these relations became this year. We believe that together we can do really, really great projects, changing also our life, because we are learning from you, from China, which never happened before in the Polish government. The thinking, not in the perspective of 1 year or maybe 4 years between elections, but thinking about what will happen with Poland, let's say, in perspective of 20, 30, 40 years. We need to think of our development in such a long perspective. And the Chinese are famous for this, thinking about 100 years and step by step achieving these results. Of course, for us it's absolutely new dimension, but I must tell you that Prime Minister Morawiecki accepted this accelerated cooperation with China. We established a group of top ministries, Ministry of Economic Development, Ministry of Energy, Ministry of Infrastructure and Construction, and Ministry of Maritime Economy, cooperating, creating this core government task force for preparing for good set of projects, of huge projects, infrastructural projects, which we will be ready to propose to our Chinese partners. This is something which is very crucial for us. It is a new task because never before in our history we've been working on such a great projects, really. So this is a great challenge and really very, very fascinating time for all of us dealing with these issues. And we believe that both of our countries will be very successful. And this will change Polish economy and provides for long development together. Thank you very much. Dziękuję za pana opinię. 我也非常同情，你们部里头经济部、发展部，人少，但是事情很多。 而和中国的合作的这些事情越来越多。 Czuję sympatię dla Państwa kolegów, że ze względu na liczbę pracowników w ministerstwie macie dużo do roboty, zwłaszcza te projekty w ramach współpracy z Chinami.
我希望啊，就是我相信啊，你们所付出的努力一定会结出很好的果实。 Jestem przekonany, że wszystkie te starania przynoszą Państwu wspaniałe owoce. Chcielibyśmy wspólnie realizować te wszystkie projekty. Dziękuję bardzo. Chcę przeprosić Państwa, że tu ja dość słabo widzę na sali, ponieważ tu mamy reflektory, które dobrze oświetlają nas. Pani się od dłuższego czasu. Proszę? Tu się Pani od dłuższego czasu zgłasza. Dobrze, to teraz zabiera głos. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, Panie Ambasadorze. Panie Profesorze, dziękujemy za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Dołączam się do głosu pana radcy Bejtko. Ja reprezentuję PAIS, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tygodniu przyjmujemy kilka delegacji, które odwiedzają również naszą agencję. Tutaj na scenie stoi nasz baner Go China. To jest rządowy projekt prowadzony od roku 2011. Również chcę Państwa zapewnić, że może ta informacja aż tak bardzo nie dociera do opinii publicznej, ale teraz w kwietniu mamy misję targową w Szanghaju. Również w maju i czerwcu polscy przedsiębiorcy wybierają się do Ningbo i EU. Strona chińska zapewnia nam bardzo duże wsparcie. Nasi przedsiębiorcy uzyskują wsparcie pod tytułem wolna, bezpłatna przestrzeń targowa. My jako Państwo, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspieramy naszych przedsiębiorców w tej ekspansji do Chin. Teraz nasze pytanie brzmi, ponieważ my jako PAIS, jako Go China jesteśmy takim głosem polskich przedsiębiorców, chciałbym zapytać w imieniu polskich przedsiębiorców, czy pewne regulacje prawne, certyfikaty, które uzyskujemy, które musimy aplikować i składać formularze, czy ta droga składania troszeczkę nam się usprawni, skróci, ponieważ niektóre pozwolenia to nawet trwają lata. Szczególnie w branży spożywczej, ponieważ zgodnie z planem pana premiera Morawieckiego stawiamy na polskie czempiony, również jak Made in China, my mamy teraz głos Made in Poland, polskie czempiony i jednym z sektorów polskich czempionów to branża spożywcza. Bardzo przez nas wspierana, promowana i przygotowywana na ekspansję podbijania chińskiego rynku. I pytanie brzmi, czy te certyfikowanie, czy te regulacje prawne, czy możemy liczyć ze strony chińskiej na pomoc, wyrozumienie dla nas i usprawnienie procedur? Dziękuję. 大使先生，我想问一下，就是中国在对波兰企业一些手续认证方面是否会有简化的措施？这个首先我要感谢啊，巴耶斯这个多年来啊，为促进这个中波两国的这个务实合作，所做的大量的工作。 Przede wszystkim chciałbym dziękować Wasze instytucje za ciągły wkład do współpracy chińsko-polskiej. To jest 不太清楚，但是呢，就是刚才我也介绍了，就是说，中国对这个正在简政放权嘛，就是简政放权，简化所有的这个审批的这个手续。 Z mojego punktu widzenia teraz ogólnie prowadzi się polityki zniesienia ograniczeń w naszym kraju. Głównie, ale nie znane te szczegóły dotyczące inwestycji zagranicznych.
就是说我们现在有关的这个就企业的这些手续吧，已经简化了，这个减少了一半吧。Jak wspomniałem, że w przemówieniu zmniejszono już o połowę takie ograniczeń dla przedsiębiorstw. Myślę, że traktujemy sprawiedliwie wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa. Poprzez ułatwienie formalność dla tych przedsiębiorstw jestem przekonany, że to stymuluje ich działalność gospodarczą i jeszcze przyciąga więcej takich zagranicznych przedsiębiorstw, w tym oczywiście polskich. Pani się zgłasza. Dzień dobry, Natalia Wyrzycka. Czy lepiej, że polską mówiła, czy po angielsku? Polską. Okay. W zeszłym tygodniu akurat miałam okazję wykładać stosunki międzynarodowe Unii Europejskiej i Chin w Bostonie. I dużo doktorantów właśnie z MIT i z Harvarda zadawało mi pytania na temat dwóch kwestii. Embarga na broń i statusu gospodarki rynkowej. Także oni byli bardzo zainteresowani, dlaczego Unia Europejska po 25 latach jeszcze nie zniosła tego embarga, pomimo tego, że Chiny stały się dużo ważniejszym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej. I byli też bardzo ciekawi, dlaczego Unia Europejska tak bardzo przejmuje się przyznaniem Chinom tego statusu gospodarki rynkowej, pomimo tego, że to wcale nie miałoby aż takiego dużego wpływu ekonomicznego na Unię Europejską. Także ja byłabym ciekawa usłyszeć, jaka jest opinia właśnie Chin na ten temat. Może nie to, jaka jest pozycja Chin na te dwie kwestie, bo to jest raczej jasne, ale co tak naprawdę w Chinach myślą o tym i czy właśnie ta kwestia embarga na broń i gospodarki rynkowej rzeczywiście są bardzo ważne dla Chin, czy nam po prostu się tak wydaje.谢谢。更多的是有一些政治因素在里面。Uważam, że takie traktowanie zawiera myśl polityczną. 这个实际上在欧盟里头呢，就有些国家并不赞同就欧盟做出的这个这种决定的，就是不就是不给这个不解除这个武器禁运，不给这个中国市场，不承认中国市场经济地位。Wiem, że wśród członków Unii Europejskiej niektóre kraje nie akceptuje takiego traktowania Chin, na przykład nieznieśnienie embargo i nieuznania naszego statusu rynkowego. 这个比如说说是中国有国家对这个很多的这个企业经济上嘛进行有些控对经济上有控制，实际上在西欧的很多国家它同样对这个经济也有控制的。Niektórzy uważają, że rząd chiński kontroluje działalność gospodarczą niektórych firm. Ale jeszcze na zachodzie Europy takie zjawisko też istnieje. 所以说呢，我们现在在努力争取吧，欧盟能够承认中国的市场经济地位。这个，但是我觉得，它更多的是政治上的考量。不管它承认不承认，实际上中国都是在
中国的经济这些年充满活力。 Teraz staramy się o uznanie przez Unię Europejską nasz statusu gospodarki rynkowej. Uważam, że takie traktowanie ciągle wiąże się z myślą polityczną, a rzeczywiście chińska gospodarka działa w ten sposób rynkowy. Pan profesor Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałbym się odnieść do pytania zadanego właśnie przez panią, bo to jest jedna z najważniejszych kwestii we współczesnej polityce chińskiej. Zgodnie z protokołem akcesyjnym WTO, po 15 latach główni sygnatariusze, te państwa zachodnie z USA i Unią Europejską zobowiązali się, że z dniem 31 grudnia tego roku przyznają Chinom status gospodarki rynkowej. W tej chwili nic nie wskazuje na to, aby USA i Unia Europejska były gotowe przyznać taki status. Pytanie w związku z tym brzmi, czy w Chinach ma miejsce gospodarka rynkowa, czy gospodarka państwowa, czy kapitalistyczna? To jest podstawowe pytanie. Oczywiście postawa Zachodu ma charakter podwójnego standardu moralnego. Dlatego, że Rosja ma status, mimo że nie jest gospodarką rynkową. Tam wszystko jest regulowane. To hipokryzja Zachodu na tym polega. Natomiast Chiny mają gospodarkę rynkową i nie będą miały przyznanego statusu. Z jednym z profesorów z Belgii tak rozmawialiśmy sobie i uznaliśmy, że to będzie wyjątkowe wydarzenie, jeżeli w dniu 1 stycznia USA i Unia Europejska nie przyznają Chinom statusu gospodarki rynkowej. Pytanie brzmi, czy to będzie początek zimnej wojny? Bo dla Chin to jest sprawa wyjątkowo prestiżowa. To jest kwestia prestiżu i dumy narodowej. Chiny zrobiły wiele, aby prowadzić reformy prorynkowe. Rzecz jasna, mamy do czynienia z interwencjonizmem państwa na daleko posuniętą skalę. Oczywiście podejrzewam, że będą podpisane jakieś protokoły akcesyjne, objaśnienia i tak dalej, wydłużające ten termin. Ale pojawi się bardzo poważny problem w relacji Chin, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Co się tyczy embarga Unii Europejskiej na broń. Stało się to po 4 czerwca 1989 roku. Oczywiście Stany Zjednoczone nigdy nie dopuszczą do zniesienia embarga na broń. Zapomnieć o tym. Teraz pytanie jest takie, czy zniesienie embarga jest potrzebne Chinom? Bo gdyby nie to embargo, Chiny z pewnością mogłyby importować broń, wydając niepotrzebnie pieniądze bezcelowo. Myślę, że akurat to embargo i Stanów Zjednoczonych, i Unii Europejskiej przysłużyło się paradoksalnie rozwojowi Chin, że Chińczycy skoncentrowali się na rozwoju gospodarki, a nie rozbudowie przemysłu zbrojeniowego. Ale faktem jest, że lobby przemysłowo-zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza w Unii Europejskiej podejmuje działania na rzecz zniesienia tego embarga. Zbrojeniowe firmy europejskie lobbują w komisji na rzecz zniesienia, jeśli nie całkowicie, to rozluźnienia w tej dziedzinie. Przypominam, że jedynym dostawcą zbrojenia dla Chin jest Rosja, która z tego tytułu odnosi korzyści. Pytanie brzmi, dlaczego firmy europejskie nie mogłyby, w tym uwaga, polskie firmy zbrojeniowe. Można by było sobie wyobrazić, jak wielkie zamówienia na części zamienne i tak dalej byłyby być plasowane w naszym przemyśle zbrojeniowym poprzez zamówienia dla armii chińskiej. Ale to jest tak gorący temat polityczny, że on po prostu nie będzie rozwiązany w najbliższym czasie. To tyle tytułem komentarza, ponieważ są to dwie bardzo ważne kwestie w relacjach Chin z Unią Europejską. Dziękuję. Dobrzyński Mirosław. Moje pytanie jest następujące. Będzie wybiegało w przyszłość, a mianowicie
Oczywiście Chiny realizują politykę jednego pasa, jednej drogi. To jest jakby bardzo ciekawa polityka. Natomiast w ciągu najbliższych kilku lat należy spodziewać się wybuchu kolejnego kryzysu światowego, podobnego swoim zasięgiem do tego, co się działo 2007, 2008 w Stanach Zjednoczonych, a 2009 roku w Unii Europejskiej. I w przypadku budowania jednego pasa, jednej drogi, jeżeli nie będziemy budować wspólnej polityki bezpieczeństwa finansowego, to trudno będzie utrzymać funkcjonowanie tego pasa jednej drogi, ponieważ rynki finansowe są w stanie zdemolować zarówno państwa, jak i regiony, jak i określone surowce. Na skutek tego może dojść do załamania się utrzymania tego właśnie, tej właśnie koncepcji, tej strategii. W związku z tym, czy Chiny planują w najbliższych 10-15 latach przejęcie przez własną walutę pozycji dominującej na rynku światowym? Dwa. Czy planują również, rząd chiński planuje stworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa finansowego umożliwiającego wspólną wymianę towarową bez zabezpieczenia tego właśnie, tej stabilności finansowej, nie ma szans o utrzymaniu stabilnej gospodarki i tego jednego pasa, jednej drogi, ponieważ będziemy wspólnie tracić. Dziękuję.这个金融安全的这个现在的这个还这个准备成立这个就是还有这个。 Teraz na temat bezpieczeństwa finansowego już wiadomo Państwu, że powstał w zeszłym roku AIIB i w przyszłości możemy spodziewać się założenia banku 16 plus takie firmy finansowej 16 plus 1 i jeszcze założono jeszcze fundusz jedwabnego szlaku. Na 来推动这个相关国家和地区的经济上的合作。 Za pomocą tych wszystkich instrumentów mamy współpracować w tej dziedzinie finansów z różnymi krajami, żeby zabezpieczyć naszą współpracę. 我觉得这个中国呢，无论是在亚洲这个金融危机。 还是欧洲这个欧债危机之中呢，都为这个解决这些危机吧，消除这些危机，都做出了自己的贡献。Chiny wznosili swoje pozytywne wkłady zarówno w czasach kryzysów azjatyckich i też europejskich. Pan ambasador Krzysztof Szulce. Jako były ambasador Polski w Chinach, chcę powiedzieć, że obserwuję bardzo pozytywny proces w postaci wzrostu zainteresowania w Polsce nauką chińskiego, chińskiej cywilizacji. Na to zainteresowanie odpowiada również strona chińska poprzez wspieranie powstawania nowych sinologii i wspieranie tworzenia Instytutu Konfucjusza. Między innymi powstał 5. Instytut Konfucjusza w Polsce na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Moje pytanie jest takie, że w tym roku kilkuset studentów polskich otrzymało stypendia rządu chińskiego na naukę języka chińskiego w Chinach. I pytam się, czy ta pozytywna tendencja w postaci
zwiększenia ilości stypendiów dla chętnych uczenia się chińskiego będzie utrzymany. <笑>但是现在已经知道在波兰中国的问题越来越受欢迎，我必须指出汉学竟然也很，听说去英语在格兰斯特是不利，今年有几百名中国波兰学生受资助去中国学习汉语，请问这种留学生数量是否能继续保持？这个我非常高兴啊，就看到越来越多这个波兰人啊。对学习汉语啊，这个感兴趣。确实是，coraz więcej Polaków jest zainteresowanych studium chińskich。这个我们现在每年给波兰的这个奖学金啊，这个也数量也在增加。 Teraz spodziewamy wzrost w liczbie stypendów dla polskich studentów. 我认为呢，这个数字呢，继续会保持一个，就是像现在这个规模吧。 Ta liczba utrzymuje na razie w teraźniejszej skali. 今天呢，我还听到一个消息，就是波兰这个文化部呢，也非常重视这个培养，就是波兰的这个汉语这个人才。 就是希望呢，能够把更多的波兰的文学作品啊，翻译成，这个就介绍给中国，他们也考虑有这样的进一步培养汉语人才的这么一个计划。 Dzisiaj słyszałam, że Ministerstwo Dziedzictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego też przywiązuje wielkie znaczenie do wykształcenia talentów chińszczyzny, żeby więcej literatury polskiej mogło trafić do Chin po chińsku. A, to poczułem się, że中国除了有教育部提供奖学金，还有孔子学院也提供一些这个奖学金。通过这些渠道，都可以愿意去中国学习的这些优秀的这个年轻人，都可以去中国学习。 Wspominam również, że chętni, którzy chcą zacząć chińszczyznę, mogą liczyć na stypendium z Ministerstwa Edukacji Chińskiej, również z Instytutu Konfucjusza. Czy mamy jeszcze jakieś inne pilne pytania? Czy ktoś z Państwa się zgłasza? Tak, tam widzę, dwie osoby są. Dzień dobry, Wojciech Tomaszewski. Czy spodziewane jest otwarcie Instytutu Konfucjusza w Warszawie? Tak, chcemy założyć w Warszawie Instytut Konfucjusza, ale za to trzeba, wymaga starań ze obu stron. 坦率说，我曾经在去华沙大学谈过这个问题，但是呢，后来就没有得到反响吧。Szczerze mówiąc, przybyłem do Uniwersytetu Warszawskiego, aby uzgodzić na ten temat, jednak nie dostałem odpowiedzi. 当然了，这个在华沙大学有。 非常强的这个汉语系吧，他们也培养着很多中国的了解中国的这个专家吧。 Wiem, że Uniwersytet Warszawski posiada bardzo dobry kierunek sinologiczny, wykształtuje talentów do studiów chińskich. Rozumiem, że w tej sprawie profesor Kaliczak chciał. No właśnie, panie ambasadorze, szanowni państwo, rzeczywiście są plany utworzenia Instytutu Konfucjusza przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Problem polega na tym, tak,
że po pierwsze są wybory, kampania wyborcza w Uniwersytecie Warszawskim. Wszyscy myślą o wyborach, kandydatach i tak dalej. To absorbuje społeczność. Po drugie, Wydział Dziennikarstwa dzieli się na dwa wydziały. Wydział Mediów i Komunikowania i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Proces podziału jest bardzo czasochłonny i biurokratyczny. Ale jak już kończymy tej operacji, powrócimy do idei zorganizowania Instytutu Konfucjusza przy naszym wydziale i rektor Pałys w tej sprawie jest bardzo przychylny i mam nadzieję, że z nowym rokiem akademickim zostaną podjęte praktyczne działania na rzecz wdrożenia tej inicjatywy. Tyle informacji odnośnie tego problemu. Rzeczywiście trwa to trochę przydługo. Dziękuję. Tak, tam się zgłaszał jeszcze pan. Good evening, Krzysztof Nowakowski, International Relations Department, Bistula University. First of all, I would like to recommend you Bistula University as the main hub for your plan to developing Confucius Institute, because we have Confucius Institute already at Bistula University. So my recommendation for you is to leave the Warsaw University, because it is a huge bureaucratic institution, and focus your attention to Bistula University. And another issue is the question about your opinion. According to military and political situation on South China Sea, and if you be so kind and give us a broader picture about the situation and political and military situation in the region. Thank you very much. Przekażę wiadomości na temat założenia na Uniwersytecie Bistula. Teraz panuje napęta sytuacja na Morzu Południowochińskim. Niektórzy mówią, że powód wynika z chińskiej strony, bo Chiny wykonuje tam pracę budowlaną, wybuduje lotnisko czy osadzi się jakieś zbron. Fakt jest to, że w ogóle nie istniało taki problem przed 60-tych latach XX wieku. Chiny przez długi czas, czyli 2000 lat, zarządzają tymi wyspami. Przed 60-tych tymi latami żaden kraj z tego regionu przeciw takie propozycje. Każdy uznaje nasze stan. 因为在这个地区发现了油气等这些自然资源，所以有些国家就开始声称有些岛屿是属于他们的，甚至就占领了这些岛屿，在上面部署了
Potem po odkrywaniu w tym regionie ropy naftowej i jeszcze gazu, niektóry kraj zadeklarował, że niektóre wyspy należy do nich. Niektóre również zajęło te wyspy i tam zbudować broń. 这个中国一贯主张呢，就是说，这个有关的这个争议问题啊，要通过协商来解决。 Chiny zdecydowanie uważają, że takie konflikty ma rozwiązać poprzez negocjacje. 但是呢，就是有些国家呢，他不想这样的，背后呢还有些国家支持他。 Niektóre kraje nie chcą takiego sposobu. Jeszcze jakiś kraj jest za takimi krajami. Czungwa zaczęła w tych岛屿上修建一些设施，包括建机场，这个部署自己的一些装备。 这是在中国的领土上，这是自己的内政。 Chiny teraz planuje budować instrumenty, też tam budując jakieś sprzęty albo broń. To na naszym własnym terytorium, to jest sprawa wewnętrzna. 这些呢，并没有影响到。 航行，包括船只的航行和飞机的飞行的这个安全，我们是主张保证这个地区的航行飞行的这个安全，而且这也是最安全的到目前为止最安全的一个国际的通道之一吧。 Nasze działanie w ogóle nie narusza swobody. Żegli tu w tym regionie i nie narusza bezpieczeństwa lotniczej. Chiny zdecydowanie wspiera podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tym regionie. Ten szlak stanowi się również jeden z najbezpieczniejszych drogi morskiej. 尽管这个中国和这些相关的一些国家在这方面有一些争议，但是我们依然主张的，这个双方或者中国和有关的国家能够通过协商谈判来解决。 Mimo że mamy konflikt z tymi krajami, uważam, że najlepszy sposób rozwiązania jest negocjacja z tymi krajami zainteresowanymi bezpośrednio. Czy mamy jeszcze jedno pytanie? Jeszcze jedno pytanie. Pan ambasador jest już pewnie zmęczony, tłumacz także, więc musimy... Jeszcze jedno pytanie w takim razie. Tak, proszę bardzo, ostatnie pytanie. Tak, czy w perspektywie 10-20 lat będą możliwe wolne wybory w Chinach? Chiny jest wielkim krajem, których mieszkańców liczy 1,4 miliarda. Ciągle wykonujemy reformy polityczne, oczywiście w nim wyborczą. No my teraz, no, my tego wyborczy, no, teraz głównie obowiązujemy w okręgu powiatu taki sposób bezpośredniego wyboru. 那么我相信啊，随着中国的这个发展，那么我们在政治改革这方面的这个。
90. W umiarze rozwoju Chin jestem przekonany, będziemy jeszcze kontynuować reformę polityczną. Chciałbym do tego pytania jeszcze dwa słowa dołożyć. Otóż, proszę Państwa, proszę pamiętać, że Chiny są krajem, który ma przynajmniej 4000 lat udokumentowanej historii. W związku z tym najróżniejsze rzeczy w Chinach zmieniają się we własnym tempie. W Chinach przez tysiąclecia funkcjonował system oparty na wartości harmonii kluczowej dla tradycji konfucjańskiej, czyli wypracowywania zgody, konsensu. Dodam zresztą, że w bardzo wielu krajach azjatyckich ten system funkcjonuje lepiej czy gorzej, na przykład nawet w organizacji międzynarodowej ASEAN też funkcjonuje zasada zgody, a nie głosowania większością. Głosowanie, liczenie głosów, co jest, która strona ma większość, która ma mniejszość, dominuje większość, nawet jeśli to jest 0,5% i tak dalej, to jest szczególna tradycja europejska, obca zupełnie tradycji chińskiej. Obecnie od czasu reform Deng Xiaopinga, to znaczy od końca lat 70., Chiny są chyba najszybciej i najgłębiej okcydentalizującym się krajem spoza cywilizacji zachodniej. W tak wielkim zakresie, w tak głębokim zakresie reformy są przeprowadzane, że no, należy doceniać to, należy zwracać na to uwagę. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że ten Xiaoping po raz pierwszy po 3000 lat chińskiej historii wprowadził budowę państwa prawa i rządów prawa, co w perspektywie historii Chin było zupełnie nowatorską i bardzo trudną operacją, która w skali Chin musi potrwać przynajmniej kilkadziesiąt lat. Nasza prasa i nasze media niestety przedstawiają sytuację w Chinach w sposób albo bardzo powierzchowny, albo bardzo tendencyjny. To było, no, było tak. Na przykład. Teraz już jest inaczej. No, będę się cieszył, jeśli tak. Pan ambasador wspomniał o wyborach. Chcę powiedzieć, że w skali wsi i gmin oddolny był ogromny ruch za demokratycznymi wyborami. One zresztą, dodam, gdybyśmy mieli czas, to bardziej szczegółowo mógł o tym opowiedzieć, przy okazji możemy do tego wrócić. Na przykład bardzo popularna jest formuła otwartego morza. Wybory otwartego morza są szczególne, to znaczy najpierw odbywają się prawybory, chłopi zgłaszają swoich kandydatów, nie ma żadnych kandydatów państwowych, tylko są zgłaszane przez ludność. W drugim etapie dopiero ci, którzy mają najwięcej notowań, stają się oficjalnymi kandydatami i prowadzą kampanię. Dodam, że spotykałem się z takimi przypadkami, że na przykład urny wyborcze są, ponieważ no, w terenie wiejskim nieraz te wybory trwają 2 czy 3 dni, bo wszyscy muszą tam dotrzeć. Więc zdarza się, że są straże wiejskie, trzymają to. Są jacyś kandydaci, którzy są promowani przez władzę. Bardzo często przegrywają na tym poziomie oddolnym. Do szczebla powiatowego system wyborczy w dość szerokiej skali funkcjonuje. Wyobrażam sobie, iż będzie możliwe w jakiejś perspektywie, ale na pewno nie roku czy dwóch, organizowanie wyborów czy konsultacji w skali prowincji. Natomiast proszę pamiętać, że organizowanie wyborów w skali całych Chin do
Chiny to nie jest kraj europejski, który ma 7 milionów, 8 milionów czy 30 milionów. Proszę Państwa, to proszę rozumieć, że dla wieśniaka z Syczuanu ta stolica Pekin i prezydent Chin jest równie odległą postacią, jak dla chłopa z Rzeszowa, Ban Ki-moon w ONZ. Panie profesorze, no wie, to także powinno być zaadresowane do Rosji, do Moskwy, a nie do Chin, proszę pana. Więc, biorąc pod uwagę skalę przemian, także politycznych, które zachodzą, to, że zaczęły funkcjonować parlamenty, one zaczęły funkcjonować, realnie znaczyć i działają na razie w dużym stopniu, no właśnie w ten sposób wypracowywania zgody, konsensu. Zresztą w Polsce, jak Państwo pamiętacie, polski Sejm działał przecież też przez parę setek lat na zasadzie zgody. Dopiero później pojawiło się to liberum veto i Polska się rozsypała w wyniku. Chińczycy bardzo ostrożnie podchodzą do tego, żeby nie podważyć rozwoju gospodarczego, który jest, przy ogromnych napięciach, przy ogromnych różnicach gospodarczych, społecznych, kulturowych, które są wewnątrz Chin, bo proszę pamiętać, że Chiny to jest cała Europa, cała Ameryka Północna i Ameryka Południowa, to są mniej więcej Chiny. O takiej skali my mówimy. Wobec tego, gdy mówimy o reformach politycznych, no one są zupełnie niewyobrażalne ani dla Amerykanów, ani dla Francuzów czy Niemców. To mówimy o zupełnie innej skali. I zachęcam gorąco do postudiowania książki, którą żeśmy w 2012 roku wydali na SWPS-ie, Wielkie przemiany w Chinach, próba bilansu reform Deng Xiaopinga. I także informuję Państwa, że właśnie przed paroma dniami ukazało się nasze czasopismo Azja Pacyfik, 18 tom. Pewnie na następne spotkanie postaramy się, żeby tu wydawca marszałek to dostarczył. Informuję, że wszystkie archiwalne tomy tego czasopisma są dostępne bezpłatnie w internecie. Trzeba wypisać www.azja-pacyfik.pl i tam możecie Państwo czytać poprzednie tomy. To jest tom 18. Zachęcam do czytania, zachęcam do upominania się o to pismo w księgarniach naukowych. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panu ambasadorowi. Bardzo szczegółowe i gruntowne. Bardzo dziękuję także wszystkim przybyłym gościom, tym gościom szczególnie szacownym, ekspertom naszym, weteranom, którzy budowali stosunki polsko-chińskie. I cieszymy się bardzo, że mogliśmy gościć pana ambasadora i mogliśmy porozmawiać z życzliwością o rozwoju stosunków polsko-chińskich, którymi, jak z debaty widać, bardzo wiele osób jest żywotnie zainteresowanych.